Druk numer 6. Bardzo proszę pani przewodnicząca Małgorzata Nowak. W ramach zadań powierzonych w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych w roku 2014 ustala się następujące zadanie. Organizacja turnusów czasowo-rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów grupy wsparcia działającej przy Radzie Dzielnicy 18 40 tysięcy. Zakup i montaż podnośnika sufitowego do sali lekcyjnej dla uczniów sparaliżowanych Zespołu Szkół Specjalnych nr 6 15 tysięcy. Zakup i montaż wykładziny rehabilitacyjnej, zakup maty rehabilitacyjnej do sal lekcyjnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 6 3 tysiące. Zakup sprzętu do rehabilitacji ruchowej Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 20 tysięcy. Szpital imienia Żeromskiego, trzeci oddział chorób wewnętrznych, wyposażenie i modernizacja dyżur pielęgniarek i gabinetu zabiegowego w zakresie dostosowania dla osób niepełnosprawnych 10 tysięcy. Szpital imienia Żeromskiego, trzeci oddział chorób wewnętrznych, zakup łóżek dla osób niepełnosprawnych hospitalizowanych na trzecim oddziale chorób wewnętrznych 6350 zł. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, otwieram dyskusję. Ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Pani radna Ciężak. Ja mam takie pytanie a propos procedury. Bo zawsze było tak, że w czerwcu najpierw głosowaliśmy wstępne te zadania. One szły tam do wydziału i do tej rady do spraw osób niepełnosprawnych. Oni to opiniowali i dopiero myśmy tam we wrześniu dawali kwoty. A w tym roku, ja sobie nie przypominam tej uchwały w czerwcu, więc jak to było procedowane? Proszę Państwa, nie było uchwały w czerwcu z uwagi na to, że procedura została przez Wydział zmieniona i Wydział zażyczył sobie najpierw wstępną listę przygotowaną przez Zarząd zadań, które mają być w zakresie środków dla osób niepełnosprawnych rozdysponowane. Taka lista została przygotowana i wysłana do Wydziału. I na Radzie Powiatowej te wszystkie zadania, które tutaj Państwo macie, były procedowane. Przyszła teraz odpowiedź z Rady Powiatowej i myśmy te zadania umieścili już z kwotami, ponieważ zarządzenie prezydenta już podzieliło te kwoty, już z kwotami w naszej uchwale i dzisiaj poddajemy pod procedowanie tąże uchwałę. Czyli rozumiem, że ja mogę tylko mam jeszcze jedno pytanie. Czyli rozumiem, że to są opinie, wszystkie te zadania dostały, te punkty dostały opinię pozytywną, bo w tamtym roku, jak wiemy, w jednym przypadku była opinia negatywna, dlatego to się pytam. Już odpowiem. Proszę Państwa, punkt numer jeden. Opinia pozytywna, punkt numer 2 opinia pozytywna, punkt numer 3 opinia pozytywna, punkt numer 4 opinia pozytywna, punkt numer 5 opinia negatywna, punkt numer 6 opinia negatywna. Punkt numer 5 i punkt numer 6. Ja odbyłem rozmowę z dyrektorem rządu oraz z pełnomocnikiem Donsalem na ten temat. Wysłaliśmy również od nas wyjaśnienie dotyczące tych dwóch zadań, że zadanie numer 5 to jest zadanie, które my dofinansowujemy tylko i wyłącznie. Kwotę 10 tysięcy złotych do kwoty 35 tysięcy złotych, którą już przeznaczyliśmy na remont dyżurki pielęgniarek, ale jest to również gabinet zabiegowy i te 10 tysięcy złotych jest przeznaczone na dostosowanie tego gabinetu zabiegowego dla osób niepełnosprawnych, jak i również, proszę Państwa, odnośnie punktu 6 wyjaśnienie, to jest zamknięcie zakupu łóżek dla szpitala Żeromskiego trzeciego oddziału. Jak Państwo wiecie, robiliśmy to od lat. W tym roku to zamykamy i już tych pieniędzy tam nie będziemy wydawać. Żeby zamknąć to zadanie jest potrzebna taka kwota i po rozmowach z tymi dwoma osobami, jak i również po piśmie, które wysłaliśmy z takim wyjaśnieniem, jak Państwu tutaj udzieliłem informacji, poddaliśmy tą uchwałę pod głosowanie, ponieważ zostało potwierdzone, że w obu tych zadaniach 5 i 6 te opinie, przyjmując te wyjaśnienia, powinny być zmienione, czyli zaopiniowane te zadania powinny być pozytywnie. Zaraz z tego, że nie możemy już czekać, to my musimy poddać tą uchwałę pod głosowanie. Niestety opinia odnośnie tych zadań przyszła dopiero na początku września albo nawet w połowie września.
Jeszcze mam takie pytanie, bo zawsze dawaliśmy na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego czasowego dla dzieci niepełnosprawnych. Tylko była taka treść od uchwały. A teraz to rozszerzamy. I czy to jest spowodowane? I czy to nie będzie powodowało znowu jakichś, że tak powiem, konfliktów, że w prasie będzie opisywane? My w tym momencie, proszę Państwa, nie rozszerzamy tego zadania, tylko uszczegóławiamy to zadanie do określonych osób, które są w grupie pomocowej, która działa przy Radzie Dzielnicy 18, tejże grupie wsparcia. My to zadanie uszczegóławiamy po to, aby nie było tak jak w latach wcześniejszych dyskusji na ten temat, dla kogo te środki finansowe są przekazywane. W każdym zadaniu, które Państwo macie, czy to w środkach priorytetowych, czy w środkach powierzonych, jest uszczegółowienie i wskazanie, na co to zadanie będzie przekazane odnośnie środków finansowych. I tutaj także zrobiliśmy to samo, uszczegóławiając to zadanie, aby skorzystały z tego te osoby, które funkcjonują w grupie wsparcia działającej w dzielnicy 18. Że osoba, że ktoś się dowie, że może mieć dofinansowanie z dzielnicy, bo rozumiem, nie jest to żaden konkurs grantowy, nie mówimy o instytucjach, stowarzyszeniach, tylko jak osoba fizyczna z ulicy się dowie, że może mieć dofinansowanie, to musi uczestniczyć w grupie, mimo że jest to nieformalna grupa. No bo to chodzi, że to, a jakie, bo też było omawiane taki przypadek, że ktoś miał na przykład regresję i nie mógł brać udziału danych rodzic w grupie. To co w takim przypadku? Bo czy to będą jakieś zrobione zasady na komisji, bo rozumiem, że będzie tworzyła listę komisja. Szanowni Państwo. Nie, bo my nie znamy tych zasad, a nie chcemy... Pani Radna Cięża, przez cały ten rok dyskutowaliśmy na ten temat, czy pieniądze, które wydajemy i które były wydawane od lat, są zasadnie wydawane, czy też są niezasadnie wydawane. Wydawało się, że to, co się zdarzyło przez ten cały rok, wyjaśniło wszystkim radnym, kto te środki finansowe otrzymuje i w jaki sposób one są wydatkowane. Te środki finansowe, Szanowni Państwo, trafiają do tych osób, które są najbardziej potrzebujące w zakresie osób niepełnosprawnych, z terenu dzielnicy 18. Nie było nigdy takiej dyskusji, ja sobie jej nie przypominam, jaka odbyła się przez ten rok odnośnie tych środków finansowych. Aby tej dyskusji nie było, chcemy uszczegółowić to zadanie i przekazać te środki finansowe dla tych, którzy funkcjonują tutaj w tej grupie wsparcia. Czyli tych, którzy są zaopiekowani w tej nieformalnej organizacji, poprzez wspólne, pomocowe działania. I im chcemy przekazać te 40 tysięcy złotych jako radni dzielnicy 18. Tak jak to robiliśmy wcześniej. I nie boimy się tego powiedzieć, że te środki finansowe zostaną przekazane jako dofinansowanie. Nie zapłata za wczasy, które są wczasami dla osób niepełnosprawnych w zakresie turnusu czasowo-rehabilitacyjnego, tylko proszę Państwa, jest to dofinansowanie. Jest to nierzadko 1/3 kwoty, która jest na ten fundusz rehabilitacyjny, zdobywana przez te osoby, które jadą, ponieważ dofinansowanie jeszcze się odbywa z PFRON-u i ze środków własnych tych osób, które jadą na ten fundusz rehabilitacyjny. Niestety z przykrością trzeba powiedzieć, że poprzez tą dyskusję, która odbyła się w tym roku, w czasy, które były czasami tylko i wyłącznie dla bardzo wąskiej grupy osób niepełnosprawnych, które mogły z tego skorzystać. Chcielibyśmy tego uniknąć w roku 2014, dlatego już dzisiaj jasno i wyraźnie artykułujemy, że są to środki finansowe dla grupy wsparcia działającej przy dzielnicy 18. I wszystkie osoby, które tu działają w tej grupie wsparcia, będą mogły z tych środków finansowych skorzystać. Powiem tak, siedziałem nad regulaminem dotyczącym wydatkowania tych środków. I tak naprawdę ten regulamin nie przyniósł żadnych rozstrzygnięć. Uważam, że te środki, jak przeznaczaliśmy je wcześniej na grupę wsparcia, tak i teraz poprzez tą uchwałę powinny być w taki sposób właśnie przeznaczone. Dziękuję bardzo. Oddaję głos pani radnej Jastrzębskiej. Tam jest jakieś jeszcze pytanie, to bym na wszystkie odpowiedzi. Ja tylko chciałam, czy będzie przez komisję ustalone takie zasady, na przykład
że w pokoju powinny być na przykład, tak jak było omawiane, zakwaterowane tylko dwie osoby niepełnosprawne o podobnych schorzeniach wraz z opiekunami, żeby to nie były pokoje, że jest bardzo dużo osób, bo jest to bardzo niedogodne, to dla tych ludzi oni nie odpoczywają w ten sposób. Że powinien być zapewniony dojazd na turnus, co było też pominięte i żeby ośrodek był przystosowany do pobytu osób niepełnosprawnych. I myślę, że komisja powinna takie kryteria wypracować i żeby one były po prostu przekazane do wydziału, który będzie realizatorem. To ja jeszcze odpowiem na to pytanie. Proszę Państwa, przez wszystkie lata, kiedy dzielnica dawała pieniądze na to zadanie, ośrodki zawsze były w pełni ośrodkami, które odpowiadały wymogom osób niepełnosprawnych. No w tym roku niestety z przykrością trzeba stwierdzić, że nie do końca ten ośrodek był taki, jaki powinien być. Wydaje się, że wszystkie te kryteria, o których Pani Radna mówi, są zasadne i myślę, że wrócimy do tego, żeby one były tak realizowane, jak trzeba. Pani Jaszczewska, później Pani Stawryła, ja później Pani Kwiecień. Ja właśnie później. Dobrze, to na samym końcu, ja dobrze? Proszę Państwa, powolutku. Będziemy zapisywać. Pani Stawryła, Pani Frankiewicz, Pan Maranda i Pani Kapelak. Rozumiem, że to są wypowiedzi. Bardzo proszę po kolei. Pani Stawryła. Więc ja uważam, że możemy w pełni zaufać Pani Jaszczyńskiej. Ona to dobrze zorganizuje. Chciałam tylko zapytać jeszcze, czy inne dzielnice też deklarują, czy coś jest wiadomo, zarządowe, tak. Deklarują takie podobne rodzaju. Dziękuję. Bo w grupie wsparcia nie są tylko i wyłącznie osoby z naszej dzielnicy, ale również z innych dzielnic nowogódzkich, jak i również z innych rejonów miasta Krakowa. Tak, czyli po prostu będzie wspólnie. Pani Frankiewicz, bardzo proszę. Ja mam takie pytanie, na czym polega właściwie uczestniczenie w takiej grupie wsparcia? Bo rozumiem, że jest to jakaś taka grupa wzajemnej pomocy, tak, no jest jakaś forma organizacyjna tej grupy, prawda? Ja chciałam zapytać, jak to jest, czyli co mam powiedzieć na przykład sąsiadce czy znajomej niepełnosprawnej, że no, musisz iść do grupy wsparcia, jeżeli chcesz mieć dofinansowanie z Rady Dzielnicy. Czy, no jakbyś mogła ktoś powiedzieć mniej więcej, na czym to polega? I to jakby kilka pytań z tym związanych, Pan Przewodniczący pozwoli. Dobrze, bo chciałam mniej więcej sobie to doprecyzować. Słucham. Tak, panie, no, bo, ale nie, bo to szukamy pytań i będziemy odpowiadać, żeby... Bo teraz tak, jeżeli... Jakie jest drugie pytanie? No, drugie pytanie się wiąże z odpowiedzią na to pytanie. Właśnie odpowiedź. Dobrze, to Pan Maranda. Bardzo proszę. Nie, będziemy czekać, Pani się odpowie. Ja to jest, pogubiłem się w tym wszystkim, a nie było mnie na sesji, kiedy tu się odbywał taki sąd nad Panią Kapelak. Tak można to powiedzieć, oglądałem to w internecie, bo nawet mi osoba zadzwoniła i pytała się, co się tam dzieje, że no ja to przeglądałem sobie ten film. Drodzy Państwo, jak się to tak oglądało, no po prostu bez emocji, nie? No to po prostu tak sobie zadałem pytanie, no o co to w ogóle chodziło? Tak po prostu również zagubiłem się. Wystąpienie Pani Krystyny, to już było wcześniej sesję, co byłam, ale to było takie anonimowe, nie? Pretensje tutaj do Pani Katarzyny. I sobie tak pomyślałem, kurczę, Wlady, no przyszły osoby, coś się źle działo, tam zły te ośrodki, nie? No i cały atak w zasadzie się odbył tutaj na Panią Radną, natomiast teraz się okazuje, że no zawalili urzędnicy, nie? Którzy przygotowywali tam pewnie te czasy, że zły ośrodek, i tak dalej. Na wystąpienie tu radnego Urynowicza, no to już mnie powaliło w ogóle z nóg, no bo po prostu występuje facet i mówi tak, no jest ktoś przeciwko, no niesamowicie, przeciwko niepełnosprawnym. Takie zdania po wystąpieniu tutaj koleżanki Krystyny. Była odpowiedź już przygotowana w zasadzie na piśmie, nie? Ja myślałem tak, odpowiedź jest jakby odpowiedzią satysfakcjonującą. Bo tak można było to powiedzieć, że nie było nic sprzecznego, co by korespondowało na tym, że coś się w czymś nie zgadza się. No i teraz to już całkowicie nie rozumiem, że w tej chwili ta komisja za mieście zmieniła zasady i jak przedtem grupa wsparcia nie mogła korzystać, tylko musiała być to wszystko tam razem, to teraz może, tak? A, i to się dało załatwić i przedtem się nie dało. No,
No to no właśnie, to, to mnie dziwi, bo albo są jakieś. No, no wiem, no, no to po prostu. Ja sam nie wiem, bo nie jestem tutaj, żeby ktoś odebrał, że jestem przeciwko no, osobom niepełnosprawnym i tak dalej. No tylko chodzi, chodzi o to, żeby to ująć w jakieś zasady, nie? No bo jak to ma Rada Dzielnicy tu decydować i jakoś rozdzielać te środki, czy coś, czy przeznaczać, no to nie bardzo to rozumiem. No, no może ktoś mi to wytłumaczy, bo jeszcze jak się okazuje, że to nie tylko są osoby z naszej dzielnicy, tylko jeszcze z innych, no to jakoś to powinno być ubrane w jakieś zasady. No ja już pomijam te stowarzyszenia czy coś, bo pewnie będzie znowu wojna, będą przychodzić, będą mieć pretensje. No, ale chodzi o to, żeby to, co się będzie działo, żebyśmy mieli to przejście, jak to będzie wyglądało technicznie. No. Bo mówię, zapiszemy się te i nas nie obchodzi, prawda? Urząd miasta to bierze, jakaś lista tam powstaje, no bo można też tak zrobić. No. Czy to będzie komisja tu, czy zarząd, no ja nie wiem, kto będzie decydował o tym. No. Dziękuję bardzo, pani kapelan. Wiecie co państwo, ja sobie aż wstanę i powiem. Powiem, skwituję to jednym zdaniem, które powtarzam praktycznie od samego początku. Uważam, że wsparcie Rady Dzielnicy nie powinno być kierowane tylko i wyłącznie do jednej grupy osób niepełnosprawnych. Wsparcie nasze powinno być kierowane do wszystkich. Tyle mam do powiedzenia i kończę. Dziękuję bardzo. Pani Jastrzębska. Ja się mam się wypowiedzieć, odpowiedzi, że wsparcie nasze dla wszystkich niepełnosprawnych nie jesteśmy w stanie. Tłumaczyłam, pani to tłumaczyłam, niech będzie się to pomóżmy każdemu, chociaż. Nie każdemu, no to każdemu. Dziękuję każdemu. Bardzo, pani Krystyna Jastrzębska. Proszę państwa, chciałabym po prostu jak najkrócej powiedzieć o całej tej sprawie, bo jak gdyby od października już nawet mi jest przykro o tym wszystkim mówić, bo jakby była najważniejszą sprawą. Chociaż z drugiej strony się cieszę, bo jakby powstał problem w mieście, w dzielnicy, wszyscy zaczęli o tym mówić, obojętne co. Niepotrzebnie tylko. Powiem tak, rozpoczęłam, każdy radny, który przychodzi, ma swoją wizję pracy w Radzie Dzielnicy. I ja przychodząc tutaj do Rady miałam swoją wizję, miałam sprawę mieszkalnictwa, miałam sprawę niepełnosprawnych i uważam, że robiłam wszystko, żeby się na tym poznać. Ja bardzo chętnie bym wzięła wszystkie dzieci niepełnosprawne z całej huty, z tym, że państwo nie bierzecie pod uwagę, że są to dzieci z upośledzeniami i biorę najcięższe dzieci priorytetem. W tej grupie wsparcia są wózki, których nikt nie bierze. Proszę mi pokazać stowarzyszenie jakiekolwiek na hucie, mimo że dawaliśmy pieniądze na podjazdy, które przyjmuje dzieci pampersowe i z wózkami. Proszę mi powiedzieć, które z tych dzieci pojadą na wczasy i kto ich w trakcie jazdy autobusem bez lekarzy, pielęgniarek będzie przewijał, dializował. Tego typu mam dzieci. Jak państwo żądacie ode mnie, żebym tą grupę porzuciła, to nie, proszę państwa. Rok temu, jak byłam załamana, to postanowiłam sobie... Ale czy państwo możecie wysłuchać pani radna Kapela? Wszyscy państwa wysłuchali. Powiem tak, proszę państwa, dlaczego się wszystko zmieniło teraz w mieście? Miłka Ciężar wie, że wszedł nowy program, zresztą jest to z Unii Europejskiej jedno pozytywne, którego nie dotrzymujemy, bo wolimy robić skrzynki listowe i takie rzeczy. Które mówi wyraźnie w tym programie, że przy każdym MOPS-ie musi powstać MOPS, musi powstać grupa wsparcia. I tak powstała ta nasza, za pana Krężołka, grupa wsparcia. Jeżeli chodzi o te treści pytania, to ja mam regulamin, jaki powstał wtedy program, bo to było przy MOPS-ie i przenieśliśmy, o ile pan radny Maranda pamięta, to tutaj na dzielnicę. I powiem tak, przychodzą do mnie rodzice, jeszcze raz powtarzam, zapraszam w piątki, przychodzą, to nie jest grupa, która jest sterylna i cały czas jednakowa. Od pana Krężołka obliczyłam sobie, około 86 dzieci skorzystało z tych wyjazdów, w tej chwili jest 28 jak gdyby w grupie. I oprócz tego są dzieci, które sobie same płacą i co jest ciekawe, ta grupa zrzesza z całego Krakowa dzieci. Jeżeli jest matka w trudnej sytuacji, załamana, bo ja jeszcze raz powtarzam, jeżeli się takie dziecko rodzi, to nie jest, tak jak mówię, nie ma światełka w tunelu. Jeżeli jest powiedziane, że jest to porażenie mózgowe czy Downa,
to nie ma światełka w tunelu, to matka wie, że już jest koszarowana w domu, że niestety to dziecko nigdy nie będzie zdrowe i jeszcze musi myśleć o tym, jak ona umrze, gdzie ją umieści. Więc tak jak powiedziałam, byłam słaba, poddawałam się, w związku z tym tak, po pierwsze to, co Miłka mi się pytałaś odnośnie tej uchwały, poprosiłam pana Donsela o spotkanie 18 dzielnic, ponieważ zostałam też w jakiś sposób skruta w internecie i wszędzie i nie wiadomo było, co ja takiego zrobiłam, więc chciałam, żeby 18 dzielnic się spotkało, spotkaliśmy się. Byłam z przewodniczącą komisji mieszkaniowej, był pan Żodło, był pan Dosar, chciałam wyjaśnić sprawę i powiem tak, że wtedy dostałam 17 poparć, bo inne dzielnice też chcą to robić, tylko jak gdyby, proszę państwa, no z czymś wchodzimy w radę. Ja poświęcam swój własny czas, nie wypowiadam tego, bo uważam, że w słusznej sprawie. Byłam w koalicji, byłam też w opozycji i w tamtej kadencji byłam 4 lata w opozycji, miałam zostawiany klucz i nikt. Pan Korewski też przychodził na Wigilię, Miłka Ciężar, to nie ma żadnego znaczenia. Grupa wsparcia, jeżeli jakikolwiek rodzic przyjdzie do mojej grupy wsparcia i przyjdzie z Grodzkiej, Krakowskiej, ja mu nie odmówię. Natomiast tak jak mówię, priorytetem są przede wszystkim wózki. Jeżeli państwo macie kogoś, kto nie był na czasach i przyjdzie do mnie, to powiem tak, grupa wsparcia, wiecie na czym polega? Że bardzo biedna dziewczyna, która z fundacji dostawała pieniądze, podzieliła się z drugą matką, żeby tamta mogła wyjechać. I jakbym państwu pokazała, jak sobie pomagają, to po prostu chciałabym, żeby w Radzie było coś takiego. To jest coś wspaniałego. Przyjdźcie, zobaczcie, co to jest. Natomiast praca jest okropna, bo ja tu zaproszę panią Elę Matuzik, kierownika MOPS-u, która sobie nie dawała rady z grupą wsparcia. Bo matki były po prostu zaognione, roszczeniowe, bo one sobie zadają pytanie, dlaczego mnie to spotkało, a nie kogoś innego. I powiem, będę tego broniła i jeżeli państwo mi udowodnicie, że przysłaliście mi jakąś matkę i ja ją nie przyjęłam, to ja naprawdę z tego odejdę. Następna sprawa, jak to jest rozliczane. Proszę państwa, każdy rodzic mojej grupy przechodzi przez PFRON. Jaki jest regulamin w PFRON-ie, możecie sprawdzić w internecie. Nie ma osoby, która nie jest sprawdzona, więc są wszystkie sprawdzone. Jest jeden problem. Rodzice mają jeszcze oprócz tego zdrowe, małe na przykład dzieci. I powiedzcie mi państwo, czy to nie jest draństwo, żeby z PFRON-u trzeba z certyfikatem znaleźć dom czasowy. Podwyższa to koszty. I teraz takie dziecko jakby zdrowe chciało z tą matką, żeby jeszcze coś takiego jest, że jak państwo wiecie, przepraszam mężczyzn, większość mężczyzn odchodzi od tych kobiet. Tutaj się zdarzają takie sytuacje, że ja łączę małżeństwa, bo wiadomo, że matka se sama nie da rady z tym dzieckiem, które ma przypuśćmy 80 kilo i trzeba go włożyć do łazienki. Więc to są takie specyficzne sprawy, nad czym my działamy. I tutaj tak jak mówię, jak można jechać z rodziną, ja na przykład boleję, bo mam matkę, która ma 3 dzieci i 4 niepełnosprawne, ja ją nie mogę wziąć, bo ona nie jest w stanie opłacić za te zdrowe dzieci, a nie mam gdzie te zdrowe dzieci zostawić. I to jest tak bardzo duży problem, że ja sobie pomyślałam, że bardzo dobrze, że ktoś u góry nagle zobaczył, pana Korenskiego nie ma. Chciałam też powiedzieć, że Urząd Miasta bez przerwy mnie blokował z tą grupą wsparcia. Bo grupy wsparcia powinny powstać we wszystkich dzielnicach i przy wszystkich mocach. Nie tylko patologią powinni się zająć, bo to są matki najbiedniejsze w tym wszystkim. Bo tak jak mówię, te dzieci są nieuleczalne. Jeżeli uważam, że dziękuję wszystkim radnym, którzy mnie zawsze w tym popierali, nie zrezygnuję z tej grupy, mam jeszcze rok, wyślę ich na czas, jeżeli chodzi o standard czasu. Proszę państwa, ja to naprawdę wszystko sprawdzam. Mało tego, każdy dzień mają zapewniony, bo to jest taka sama młodzież jak inna. Oni mają dyskoteki, grille i ja jak gdyby matki w to wciągam, bo teraz pojechały na wczasy i siedziały w pokojach i spały, no to dzieci z nimi tak samo spały. To jest bardzo duża praca. Także dziękuję wszystkim, którzy mnie popierali. Nie zrezygnuję z tej grupy. Jest to oficjalnie przez PFRON, możecie sobie sprawdzić, jeżeli chodzi. Mam 2 komisje, jest Komisja Zdrowia, Mieszkalnictwa. Będzie robiona lista. To są wszystko dzieci z pierwszą grupą. Najwyżej druga, ale tak to jest pierwsza grupa. Jeżeli mi ktoś, Caritas, jeżeli mi powie, że na przykład urządza dla dzieci z wózkami, z porażeniem w czasy, to ja chętnie oddam te dzieci.
Mało tego, matki wnioskują, że jakby ktoś zorganizował w czasy, żeby one mogły 2 tygodnie przez całe życie odpocząć od tych dzieci, to też by były szczęśliwe. Chciałabym na dzisiaj po prostu skończyć dyskusję. Państwo, jeżeli macie jakieś obiekcje, chcecie się coś dowiedzieć, ostatni piątek, 17, stale to mówię, 16:30, rozpoczyna się zebranie. Przyjeżdżają ludzie zza Krakowa. Przyjeżdżają matki, które se chcą strzelić w łeb, nie chcą żyć. A te matki, które już to przeżyły, im to tłumaczą. Zrozumcie, musi być takie środowisko, które im pomoże. Na plaży ludzie się odsuwają, jak takie paralityki wchodzą. W pociągu się odsuwają. Państwo nie macie zielonego pojęcia, że nie ma żadnej integracji. To jest inny, jak gdyby pan Donsal się zajmuje sprawami wózku i bardzo chętnie by na podjazdy dał pieniądze. Ale nie tylko wózkowicze są. Dlatego taki ostatni raz, po prostu jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim, którzy byli ze mną. Chciałabym, żeby nie było jakichś takich kłótni, ponieważ mogą być sprawy niezrozumiałe. Ja może czasem nie umiem tego wytłumaczyć. I za wszystkie jakieś takie złości, to wszystko osobiście przepraszam, ale wiem, że w dobrym kierunku szłam i będę w tym kierunku szła. Dziękuję. Ja proponuję, żeby zakończyć dyskusję. Bo ale nie, chciałam tylko jeszcze... To nie dyskusja, to ja chciałam tylko jeszcze... Pani radna Cięsak. Ja mam takie pytanie, bo jak wiemy, tam część osób, które tu przychodziły, interpretowało, że grupa wsparcia to tak ją porównywała do stowarzyszenia. Z tego, co tutaj pani Jaszczyńska mówi, że jest to grupa osób, które tu są z różnych organizacji i nawet bez organizacji, spotykają się i pomagają sobie nawzajem. I to je może, jest, i to było, że może być przy MOPS-ie, ale też jest wskazane, że było przy dzielnicy. Ja po raz kolejny to sobie mówiłam do pana przewodniczącego, czy możemy zrobić po prostu zespół zadaniowy, który się będzie nazywał grupą wsparcia i nikt nie będzie mówił, że to jest jakieś stowarzyszenie, że to się spotykają, tylko będzie to formalny organ dzielnicy i wtedy decyzje formalnego organu są niepodważalne. Dziękuję bardzo. I myślę, że rozwiązałoby to wiele niewątpliwości, że wtedy nie dajemy na stowarzyszenie, na jakąś... Nie możemy. Ale ja wiem, ale ja wytłumaczyłam, że wiele osób tak interpretuje. Dziękuję bardzo. Pani radna Falkiewicz. Ja tylko chciałam doprecyzować, to znaczy tak, jeżeli osoba, która nie jest w grupie wsparcia, chciałaby skorzystać z dofinansowania z tej puli, na przykład 40 000, ale też nie bardzo ma ochoty, nie lubi, nie chce spotykać się w grupie wsparcia, nie ma ochoty na kontakty z innymi matkami. Czy ta osoba skorzysta z takich dofinansowania? Proszę Państwa, to jest zgłosi. Integracja. O to chodzi, że nie możesz, nie może Pani radna jechać z kimś, kogo Pani nie zna jeszcze z upośledzeniem na wczasy i się dobrze bawić. Rodzice Pani Kasia Kapelak zna tych rodziców, są też niektórzy chorzy, nie mówię, że nie. I Pani musi poznać, bo Pani za to bierze odpowiedzialność, bo to już jest prokuratura. I rodzice między sobą się muszą zaakceptować, dlatego robię spotkania, dlatego między sobą rozmawiam. Czy warunek jest uczestniczenie? Szanowni Państwo, zamykam dyskusję. Na koniec chciałbym tylko bardzo wyraźnie zaznaczyć jedną istotną rzecz. Pani Krystyna Jaszczemska przez ten okres czasu naprawdę została bardzo obita wieloma obelgami, które padły w jej kierunku. Ja nie wiem, kto te obelgi kierował, ale były to obelgi bardzo niskich lotów. I ja bardzo dziękuję za to, że w dalszym ciągu zdecydowała się na to, aby kontynuować to zadanie. Chciałbym też jeszcze jedną rzecz powiedzieć bardzo wyraźnie. Środki finansowe, które przeznacza Rada Dzielnicy 18 i pozostałe Rady Dzielnic, to nie są środki, które trafiają do kieszeni radnej Jastrzębskiej, tylko to są środki, ale przepraszam bardzo, czy ja pani radnej przeszkadzałem? Nie przeszkadzam, ale pani radna, bardzo proszę, pani radna, miała pani swoje 5 minut, tak jak i pan radny Maranda dzisiaj do YouTube'a i bardzo się cieszę. Będą to na pewno gwiazdorskie występy. Ja chciałbym to dzisiaj powtórzyć. Środki finansowe to nie są środki, które trafiają w jakikolwiek sposób do kieszeni radnej Jastrzębskiej. To są środki, które są przeznaczone na wyjazd tych wszystkich, którzy zostali zakwalifikowani. Te osoby uczestniczące w grupie wsparcia nawet tych środków finansowych nie widzą.
ponieważ jest wyłaniany realizator, który te środki przelewa Urząd Miasta na jego konto i on realizuje to zadanie. Chciałbym, żebyśmy wszyscy jako radni mieli to świadomość. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący mnie odpowiedział, dlaczego nie może być taki zespół po prostu zadaniowy utworzony i wtedy rozwiązywałby wszystkie te problemy prawne. Bo pani radna jest pewien problem, ja się dowiadywałem i rozmawiałem w tej sprawie z późniejszym przekazywaniem środków finansowych, które miałyby być przekazywane na zespół zadaniowy działający przy Radzie Dzielnicy. No realizatorem byłby wydział. No i to nie jest tak do końca. Nie ma wydział żadnego pomysłu prawnego, w jaki sposób to miały być te środki finansowe przekazane na wydział. Ja tylko odpowiadam, jak to funkcjonuje. Zespół do spraw bezpieczeństwa jest powołany zarządzeniem prezydenta miasta Krakowa i otrzymuje określone środki finansowe. No dokładnie. No, zespół otrzymuje. Ale poczekajcie, a tutaj zespół nie otrzymuje. Jeżeli grupa by się w ramach zespołu zadaniowego spotykała, a środki ale, by szły tak jak... Panie radny, ja myślę, że to jest dyskusja na komisję, a nie na obrady sesji, którą dzisiaj mamy. Mamy konkretną dyskusję, konkretną uchwałę do przekazywania. Bardzo proszę o przejście do dyskusji. Pan radny Maranda, ostatni głos dyskusji. I przechodzimy do głosowania. Widać, że ta dyskusja była potrzebna, bo te wątpliwości wszystkie się rozwiały jakby. I ja nie przypominam sobie, bo tu jeszcze do Krystyny mówię, żeby tu na sesji, bo po prostu bo ja uczestniczę tylko na sesjach w tym temacie, żeby ktoś cię atakował i jakiś tam nie do... Być może, że to się działo poza gdzieś tam, jak mówisz, w internecie czy coś, no. To jest inna sprawa. Ja mówię tutaj to, co debatujemy na sesji, no bo to jest ważne, to jest protokołowane, tu się na tym... Lepiej, że wszystko można manipulować, to jest takie narzędzie. Ja myślę, że to chyba poszło w dobrym kierunku i pewnie się to rozwiąże. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa Rady jest za przyjęciem projektu uchwały na numer 6? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję uprzejmie. Kto z Państwa Rady jest przeciw? Dziękuję uprzejmie. Kto się wstrzymał? Dziękuję uprzejmie. Stwierdzam, że Rada Dzielnicy przyjęła uchwałę na numer 6.